świat jak z bajki, ale w prawdziwym świecie. Jestem Pola i witajcie w Chomiczkolandzie. Zanim powstanie taki domek, najpierw planuję, kto będzie w nim mieszkał, czyli który z chomiczków. Czy to będzie dziewczynka, czy chłopiec. To ma duży wpływ na styl wystroju, dekoracje. Później znajduję tekturę i materiał, z którego będę robiła domek. Pomysły i inspiracje biorę najczęściej z różnych programów telewizyjnych o remontach i urządzaniu wnętrz, albo z internetu, a reszta dzieje się w mojej głowie. Myślę, że każdy może spróbować zrobić taki domek. Może nie będzie on taki sam jak mój, ale na pewno będzie ciekawy. To naprawdę świetna zabawa. A materiały, by zacząć, znajdziecie w zakamarkach swojego domu. Gwarantuję to. Pasja sprawia, że codzienność staje się lepsza. Nie ma w niej nudy, szarości. Dzięki temu, co robię, jestem szczęśliwsza. Pasja wyróżnia spośród innych, a to sprawia, że człowiek czuje się wyjątkowym. A ja lubię się tak czuć. Dzień dobry, czy może mi pani podać ten tort z góry? A może pani sobie sama zabierze? Dobrze, dziękuję. Dzień dobry, czy są płyty winylowe? A ile pani chce? No, 3. Jedna jest. No dobrze, to poproszę. Sfilmuj wyjątkową pasję twojego dziecka. Wejdź na pasjomaniacy.pl i weź udział w konkursie. Do wygrania emisja nagrania na kanale Disney Channel i zestawy nagród.